Kochani, to jest wielka przygoda ta wystawa, a poza tym film, serdecznie Was zapraszam, jeżeli ktoś będzie mógł o 20:00, tu pokażemy film, który opowiada historię przyjaźni, bo to było naprawdę niesamowite, kiedy ja przychodzę do Rosława po raz pierwszy i mówię, chcę zrobić wystawę okładek płyt projektowanych przez polskich artystów, zagaiłem szajb. Nie uczestniczą w zbiorówkach, odparł wyniosły artysta. Myślałem o panu i o Stanisławie Zagórskim, tylko niestety nie wiem, jak go znaleźć. Ze Stasiem zawsze. Dam ci do niego numer telefonu. Ta wystawa udowadnia jedno, ponieważ myśmy już pokazywali ją w kilku miejscach i również za granicą. Udowadnia jedno, co podkreślam. Polak potrafi i nie ma się czego wstydzić. I ten Polak potrafił w latach 60., 70., tylko nikt w Polsce nie chciał tego zauważyć, że dwóch panów robi okładki dla największych gwiazd muzyki na całym świecie, a wszyscy się zajmowali tą jakąś szkołą polskiego plakatu, którą znało paru panów na uniwersytecie i jeszcze czterech lewaków na zachodzie, nie umniejszając całej tej sztuki. Natomiast oni robili coś, czym się zachwycał cały świat. Że w tej chwili w Ameryce 40% sprzedawanych płyt to są winyle i w związku z tym będą okładki do nich. Mało tego, te winyle będą robione nie dla każdego i te okładki pewnie będą zamawiane u bardzo zdolnych ludzi, także możemy się spodziewać znowu wybuchu jakiejś fajnej fali grafiki okładkowej do płyt. Dziękuję bardzo. Wystawa jest też bardzo takim mocnym wstępem do przedsięwzięcia, które inaugurujemy w tym roku w Galerii Arsenał, a mianowicie konkursu zatytułowanego 30 na 30, konkursu na najlepsze okładki płytowe, które ukazują się współcześnie. Pan Rosław Szajbo zgodził się być naszym patronem i też przewodniczącym jury tego konkursu. Już za miesiąc otworzymy wystawę kolejną, jakby kontynuującą właśnie tą dzisiejszą wystawę, która zaprezentuje 30 wybranych, najciekawszych zdaniem jury okładek aktualnie wydawanych. Więc myślę, że ta dzisiejsza wystawa jest właśnie takim bardzo ważnym akcentem. Chciałbym tutaj też podziękować panu Marcinowi Kostaszokowi, który jest pomysłodawcą tego konkursu. Brawo.